Cześć, ja jestem Neferyn, witam was serdecznie w kolejnym długo wyczekiwanym filmie. Otóż odkąd wrzuciłem posta na Facebooku, że kupiłem sobie trochę tych tokenów, dostaję codziennie kilkanaście wiadomości, skąd wziąć golda. I oczywiście takich filmów jest cała masa na YouTubie, ale żeby nie było, skoro chcecie, ja robię swój, wersja 2015, zarabianie golda, zaczynamy. Pierwszy sposób będzie to solowanie rajdów z kataklizmu i tutaj mam na myśli oczywiście wersję 25-osobową, ponieważ będzie wypadało więcej itemów i dodatkowo jeszcze heroik, gdzie będą te itemy troszkę więcej warte. Tutaj oczywiście trzeba mieć setny level, no i dosyć przyzwoity sprzęt, nie musi być jakiś super, ale jeśli nie będziecie sobie radzili z hacekiem, można sobie po prostu robić normal, ale pamiętajcie, żeby to robić w wersji 25-osobowej, ponieważ wtedy wypada o wiele więcej itemów. Z każdego bossa będzie wypadało 124 golda plus masa itemów, które potem możemy sprzedać. Tutaj oczywiście zależy od naszego farta, czy wypadną nam te więcej warte, czy mniej, ale oprócz tego również w instancji mamy troszkę trashu, nie jest go dużo, z którego będą wypadały itemy bołe, które możemy również sprzedać. Dużo ludzi teraz to soluje, więc one nie mają dużych cen na AH, ale za niektóre można tam jeszcze ustrzelić 500 czy 1000 golda. Więc zaczynamy. Pierwsza instancja będzie to Blackwing Descent, do której mamy tutaj wejście. The Burning Steps. Będzie instancja składała się z kilku bossów, no i mamy tutaj takie fajne podsumowanie na koniec, jak już to wszystko wyczyściłem. Całość zajęła dokładnie 10 minut i zarobiłem tutaj 1743 golda, nie liczę dwóch itemów bołek, które potem oczywiście dodam w końcowym zestawieniu. Kolejna instancja to Bastion of Twilight, do której wejście znajduje się w Twilight Highlands oczywiście. Tutaj cały rajd zajął również 10 minut i udało się zebrać 1349 golda plus jeden item boe. Idziemy dalej, mamy teraz Throne of the Four Winds, czyli instancja w Uldum. Tutaj jest zaledwie dwóch bossów, więc dużo oczywiście golda nie było. Całość zajęła tylko 3 minuty i udało się zebrać 408 golda. Kolejnym rajdem są Firelandy, które znajdują się oczywiście w Mount Hyjal. Tutaj mamy troszkę więcej trashu, ja oczywiście starałem się widzieć go minimalnie tyle, ile było potrzeba, żeby pojawił się Shanox. Jeśli ktoś chce, może więcej, bo z tego trashu też leci gold i też lecą itemy, które są bołe. I tutaj przez 20 minut udało się zebrać 2113 golda. No i ostatni już rajd, Dragon Soul, do którego wejście znajduje się w Caverns of Time w Tanaris. Tutaj przez 25 minut zgromadzimy 2537 golda. No i teraz podsumujmy sobie całość. Ze wszystkich instancji udało się zebrać równo 8150 golda plus 590 ze sprzedanych potem itemów boe, co daje dosyć fajną kwotę. No i zważywszy na to, że tutaj nie musieliśmy dużo czasu poświęcić, wszystkie portale są w Stormwind, więc należy doliczyć mniej więcej 10 minut na podróż, więc wynik jest naprawdę rewelacyjny. Tutaj jeszcze mała ważna informacja, jeśli chodzi o sprzedaż tokenów. Otóż jeśli wypadały dla mojej klasy, czyli dla Huntera, ja ich nie sprzedawałem za 5 golda, tylko najpierw wymieniałem, żeby mieć zamiast 5 kilkadziesiąt golda i też wam polecam tak robić, ponieważ tych tokenów tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Jeśli zaś chodzi o golda, tutaj akurat miałem niecałe 9000 golda, były tygodnie, że było powyżej 10000, a były, że poniżej 8. No ale za pewnik możemy przyjąć mniej więcej około 9000. Możemy to robić 4 razy w miesiącu, więc około tych 30000 na pewno zbierzemy, może nawet więcej, więc samego tylko solowania rajdów jedną postacią można sobie zrobić mniej więcej na wow token. Jeśli macie dwie postacie na setnym levelu albo trzy, możecie to wszystko zwielokrotnić, czyli na trzech postaciach można tutaj z samego solowania rajdu zarabiać około 100000 golda miesięcznie. Przechodzimy do drugiego sposobu, czyli szeroko rozumianego garnizonu. Tutaj będzie kilka sposobów na golda. Mamy różne budynki w garnizonach, ale dwa wszyscy mają takie same, czyli wszyscy mają kopalnie i wszyscy mają herb garden. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele osób uważa, że te teraz skałki i roślinki są za tanie, że nie opłaca się tego robić. Otóż to jest totalna bzdura, ponieważ zrobienie tego wszystkiego w kopalni oraz w tym ogródku zajmuje dosłownie kilka minut, a z tego mamy dodatkowe kilkaset golda dziennie, ponieważ możemy tak samo tutaj, zobaczcie, wypuszczać work ordery z tych kamieni, które zbieramy w kopalni, więc nic nie robiąc tutaj będą nasi followerzy pracowali i zarabiali nam kolejne rzeczy. Jeśli chodzi o roślinki, ja na przykład sobie robię te wszystkie rzeczy, te, które mi są potrzebne, czyli na przykład do przerabiania, do leatherworkingu i możemy nawet tutaj u NPC-a, jeśli wyznaczymy pomocnika w tym Herb Garden, wyznaczyć, żeby sadzili konkretne kwiatki, jakie chcemy. I fajne jest tutaj to, że w zależności od dnia ceny niektórych kwiatków są naprawdę, niektóre potrafią być dwa razy droższe od innych, więc warto posadzić te, które są akurat najdroższe i będziecie wtedy zarabiali na tym o wiele, wiele więcej golda i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zawsze tutaj wyznaczać work ordery, żeby oni przerabiali te właśnie nasionka na kolejne zioła, które nam się przydadzą po prostu na sprzedaż, albo jeżeli jesteśmy na przykład, nie wiem, mamy alchemię, można z tego sobie robić różne potiony.
Kolejna rzecz to budynki pozostałe. Ja akurat mam tutaj barn, wybudowałem go tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebny mi był do leatherworkingu. Nie mam skinningu, nie potrzebuję go mieć, ponieważ tutaj przerabiają mi te zwierzęta na skóry, więc nie muszę ich dokupować, a robią ich tyle, że mam naprawdę sporą nadwyżkę, żeby je sprzedać. Plus tutaj mamy coś, co nazywa się Savage Blood, na czym zarobiłem naprawdę kilkadziesiąt tysięcy. Teraz nie są drogie, bo są mniej więcej po 100-120 golda za sztukę, natomiast codziennie wypada ich kilka, więc mamy dodatkowe kilkaset golda. Plus oczywiście nie muszę się martwić o skórki do tannery. No i teraz te dwa małe budynki w garnizonie zrobiłem zgodnie ze swoimi profesjami. Dlaczego? Ponieważ mam dwie profesje crafterskie, LW i inżynierię, i obydwie profesje mają dzienny cooldown na te macy główne, które są potrzebne do craftów. Więc dzięki temu, dzięki workorderom mogę ich robić więcej, czyli cały czas mogę sobie robić zbroje w dosyć szybkim tempie z LW, czy jakieś enchanty na bronie z inżynierii, które nie są jakoś super drogie, natomiast codziennie przynoszą golda. A to wszystko, cały garnizon, czyli łącznie zajęcie się kopalnią, ogródkami i zrobienie tych craftów zajmuje mniej więcej od 5 do 7 minut, z czego mam od 1500 do 2000 golda dziennie, plus czasami co kilka dni crafta dodatkowego, więc będzie jeszcze więcej tego golda. Kolejnym sposobem, chyba najlepszym w tym momencie, jeśli chodzi o pozostałe budynki, bo mamy na przykład Trading Post, gdzie możemy wymieniać Garrison Resources na jakieś rzeczy, natomiast o wiele bardziej opłacalny będzie Lunar Fall Inn na trzecim poziomie, gdzie mamy bardzo dużo misji na golda w garnizonie dla naszych followerów. I zobaczcie, mam tutaj kilku Treasure Hunterów. Treasure Hunterów można w Lunar Fall Inn raz w tygodniu rekrutować i można tego golda jeszcze zwielokrotniać. Nie mam akurat tego nagranego, ale na przykład dzisiaj miałem misję na 300 golda, z którego zrobiłem 900, czy jak czasami jest misja na skrzynkę z Highmall, gdzie jest 1000 golda, z tego można sobie śmiało zrobić 3000. I tak można robić kilkanaście razy dziennie, tego golda jest naprawdę wtedy w cholerę. No i przechodzimy do trzeciego sposobu, mojego ulubionego, na którym zarobiłem naprawdę najwięcej pieniędzy, czyli dom aukcyjny. Przede wszystkim pierwsza zasada to jest cierpliwość. Kiedy coś zrobiliśmy, nie sprzedawajmy tego, jeżeli jest tanie. Tutaj pokażę to na przykładzie Skygolemów, które produkuję co miesiąc. Ja im mniej więcej sprzedaję za 14 tysięcy golda. Zobaczcie, tutaj aukcje, które są o wiele tańsze i wtedy ludzie co robią? Wystawiają kolejną jeszcze niżej. Najgorszą rzeczą, jaką jest, to jest wystawienie aukcji o wiele poniżej jej wartości. Czyli jeżeli na przykład ktoś wystawił za 14 tysięcy, nie wystawiajmy za 11, wystawmy za 13 999. Z jednego prostego powodu, ktoś kupujący nie będzie sugerował się tym, jaki ktoś ma nick czy coś, tylko sobie posugeruje według ceny. I nawet jeśli nasz produkt będzie tylko kilka golda tańszy, to on kupi właśnie u nas, a nie kogoś innego. Nie trzeba sztucznie zaniżać rynku. I podstawowa zasada w handlu, jeśli chcemy więcej sprzedawać niż kupować, a chcemy przecież zarabiać, chcecie wychodzić na AH na plus, to waszym celem jest, żeby ceny wszystkiego były jak najwyższe. Ma być wszystko jak najdroższe, żeby na tym jak najwięcej zarabiać. Więc nie można sztucznie zaniżać cen. I jeżeli widzicie coś takiego jak teraz, na przykład chciałbym tego Skygolema sprzedać za 14 tysięcy, po prostu go nie wystawiam, kiedy jest tyle aukcji, które są poniżej wartości jego. Chyba że ktoś zrobi naprawdę bardzo dużo, jak ludzie czasami wystawiają po 10 tysięcy, robię prostą rzecz, po prostu te Skygolemy skupuję. Skupuję te Skygolemy po 10 tysięcy, wystawiam za 14. Czyli nie dość, że sobie poprawiam wartość produktu, to jeszcze zarabiam jakieś 3 tysiące, bo oczywiście po odliczeniu tego kata z domu aukcyjnego, zarabiam na czyichś produktach jeszcze kilka tysięcy golda. I naprawdę uwierzcie mi, wiele osób wystawia rzeczy znacznie poniżej ich wartości, na tym można zarobić. Tutaj tylko niestety trzeba mieć jedną rzecz na uwadze. Trzeba wiedzieć, że na pewno coś się sprzeda. Są rzeczy, które możemy kupić i niestety po prostu nie uda nam się ich sprzedać i wartość spadnie poniżej tego, za które je kupiliśmy. I tutaj ja naprawdę niezły biznes zrobiłem od początku dodatku na Savage Blood. Ponieważ to był produkt, który był niesamowicie pożądany, to bardzo szybko schodziło, a na początku jeszcze mało osób miało barn, który mógł to produkować, więc było tego mało na rynku. I one oczywiście, pamiętam, były na początku po kilka tysięcy, teraz są, zobaczcie, po tam 90 golda nawet, czy troszkę więcej. Ale zobaczcie, jak sobie poprzewijam troszkę te aukcje, dochodzę do wartości o wiele, wiele wyższej, dochodzę do 160-170 golda. I co w takiej sytuacji zrobić, jeżeli chcemy nasze Savage Blood sprzedać drożej? Oczywiście te wszystkie skupujemy. Tutaj nie ma ich bardzo dużo na rynku, więc trzeba by zainwestować w to jakieś 8-10 tysięcy i można sobie poprawić cenę tego. Tylko teraz to jest ryzykowne, bo ich jest bardzo, ale to bardzo dużo, więc może być tak, że my zanim je skupimy, ktoś zaraz powystawia tanio. Ale na początku, kiedy ich było bardzo mało, kiedy były mniej więcej po 3000 golda, a ktoś wystawił za 2000, wszystkie aukcje się skupowało i wystawiałem z powrotem za wyższą cenę. No jak na pewno zauważyliście, nie mam żadnego addonu do AH, ponieważ większość takich rzeczy robi po prostu na aplikacji mobilnej, na telefonie, ponieważ ona pozwala segregować produkty według tam ceny stacka, pojedynczego itemu i tak dalej, to jest bardzo wygodne i mogę to robić w tak zwanym międzyczasie, gdzieś jak mam po prostu chwilkę zalogować się, sprawdzić. Przede wszystkim pamiętajcie o jednej rzeczy, jeśli chcecie się bawić w coś takiego, musicie inwestować w rzeczy, które na pewno będą szybko schodziły, czyli takie, które są pożądane, żebyście potem nie zostali z tym towarem, który kupiliście i potem go nikt od was nie odkupi. Ale naprawdę na tym się bardzo dużo zarabia. Miałem takie dni, że zarobiło się 30-40 tysięcy golda po prostu na czymś takim, na takiej spekulacji, czyli na tym, że odkupiłem od kogoś rzeczy, które potem sprzedałem drożej. No i to było na tyle, jeśli chodzi o sposoby na golda. Jeśli macie jakieś swoje, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do oglądania
oglądania kolejnych filmów. Cześć!